Witam serdecznie z tej strony Szamy tu z blogu Open World. Ze mną jest dzisiaj Morty z forum RTS.pl, tak? Dokładnie. Tak, pokażę wam dzisiaj, pokażemy, przepraszam, wam dzisiaj jak grać z Supreme Command & Forge Alliance. Używamy w tym momencie Hamachi. Tak właściwie... Co potrzebujemy poza Hamachi i najnowszą wersją gry? Chyba tylko osoby, które będą chciały grać, prawda? No tak, oczywiście. Nic więcej nie jest potrzebne. Poprzednio właśnie mieliśmy problem z firewallem, ale po wyłączeniu firewalla... Wszystko zaczęło działać. Dokładnie, dokładnie. Uzgodnialiśmy już z Mortisem, że ja utworzę pierwszy, jako pierwszy serwer LAN. Czy możecie wybrać... A ja dołączę. Tak, dokładnie. Możecie wybrać autoport po zaznaczeniu. Jeśli chcecie, możecie wybrać własny port. Pamiętajcie, żeby dany port nie był w ten moment w chwili grania w użyciu, czyli jeśli używacie na przykład Tungle 111.55 odpada. W przypadku innych programów będziecie musieli pamiętać, jakie używają porty. Nie jednak na przykład ustawimy port 16.0.10, tak jak tutaj gra podpowiada. I klikniemy sobie OK. I w tym momencie druga osoba, która z wami chce grać, w tym wypadku jest to Mortis, może wpisać już mój adres IP wraz z portem i dołączyć. O, akurat nie Mortisa już mamy, jak już widzicie. Surprise, prawda? Tak, tada. Właśnie. Tada, brawo. Po zaznaczeniu gotów. Poczekamy tylko jeszcze, aż wszystkie osoby w lobby zaznaczą gotów. Jesteśmy gotowi do wygrania. Co zaraz powinno się ujawić, pokazać. Długo już grasz w Supreme Commander? Od bety. Kiedy trochę to... czasu. Myślisz, że jako... Bo wiele osób właśnie nazywa Supreme Commander następcą Total Annihilation. Jest w tym coś? Oczywiście, znacznie wyprzedziła. Czy może nie znacznie wyprzedziła, graficznie na pewno, ale jeśli chodzi o gameplay, to wszystko jest tak jak było. Raczej. Czyli mówisz, podtrzymuje tradycję z Total Annihilation? Tak, niestety nie można tego powiedzieć o drugiej części, którą niestety nie zagościła w mojej prywatnej biblioteczce gier i raczej nie zagości. Dlaczego? Przede wszystkim zmniejszenie rozmachu, zupełnie inne podejście do ekonomii, które no jest tutaj akurat... naprawdę świetne. To mi się, muszę powiedzieć, że podobało. Ten sposób właśnie zdobywania, wiesz, kolejnych tych, poprzez, jak to się mówi, odkrycia technologiczne. To mi się osobiście podobało. Znaczy... Bo mnie... Kto co lubi, tak? No, może i... Jest to całkiem w porządku, aczkolwiek system technologiczny jakoś bardziej do mnie przemawia. Tak jest coś. No w sumie to jest kwestia gustu, prawda? Każdy... Jak mówisz, za 15 zł jest Supreme Commander Bulta, więc za to... Tak, w CD Action bodajże. No jeszcze proszę bardzo. To tylko lecieć do kiosku i sobie kupić, bo gra jest... Pomimo naszych opinii, gra jest naprawdę warta świeczki za 15 zł. Jasne. A byłoby w ogóle Supreme Commander Forge Alliance w CD Action może, czy nie? Czy z jakimiś innymi? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, naprawdę. Czekaj, jak tu się robiło podzielony ekran? O! Czy byś miał dwa monitory? Coś takiego, no coś takiego. Coś niby dwa monitory. Poprzez klawisz home możecie sobie... Znaczy nie, no okej, okay, to znam. Co mi się właśnie podobało? Zawsze to mi się cholernie parokrotnie... Tak, już... strategiczny zoom to jest coś, bez czego teraz większość strategii po prostu nie mogę grać. No tak szczerze powiedziawszy, dawno nie widziałem... Chociaż teraz coś ciężko znaleźć dobrą strategię. Dawno właśnie nie widziałem takiego strategicznego zoomu, jak to było, jak to ma w przypadku Forge Alliance. Supreme Commander ogólnie. Jeszcze wróć, jeśli może grałeś tam też, to całkiem fajnie zostało rozwiązane. Właśnie nie miałem przyjemności, nie miałem przyjemności. O tym powiem dlatego, że teraz w tym XCOMie siedzę. Nie mogę się od niego uwolnić.
Co tu się dzieje w ogóle? Nie, nie. Pojęcia, tu mam coś. Mam generalnie mówić. No jak widzicie, gra działa. Oczy sama ci nie ma najlepsze. Najlepsze. Bo widzę, że się twardo rozbroisz. Jakbyś na wojnę szedł. Coś w tym jest. Tak, kim ja jestem? Eon. Ja mam dopiero fajne, jak po trzecim rozwoju technologicznym, dopiero zabawa się zaczyna. Nie, 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 tak. Postawimy sobie zbiornik masy. Nie, dobrze, zbiornik masy. Chociaż ci muszę A powiedzieć, nie, żeby... ekstraktor? Czy mam? A nie ekstraktor? Nie, nie, nie. Ekstraktory już mam. 4 na razie. Muszę ci powiedzieć, że w dwójce, co mi się nie podobało, to te mapy do multi, szczerze powiedziawszy. A, tak, to tak faktycznie. Tutaj mamy rozmach, proszę, chcesz się... Chcesz do kogoś dojść? Kurczę, droga morska, lądowa, wszystko trzeba zabezpieczyć, z wyspy na wyspę sobie przeskoczyć. Nie powinienem się przekonać do tych map. Ale co mam mnie? Mam inżyniera, który się zatrzymał. O, super. Widzę, że już solatarz. Zdobywam niebo. Tak. Niestety u mnie jest droga przestrzeni lotnicza. Cenię się jak polski lot. Połączenia zresztą też takie mam, nie wspomniałem w ogóle jakim lotnisku. Tu mam inżyniera, który mi sobie może zrobić. Dla mnie tutaj podróże lotnicze są po prostu bombowe. Ty bombowy oznacza, że to co ty lata to jest jakiś bombowiec? Tak, jest. Można rozpoznać po ikonce. Tak akurat właśnie fajnie zrobione jest to, że od bierzesz maksymalne oddalenie, jeden rzut oka, wiesz jakie jednostki dokładnie na ciebie lecą, ile ich jest. Wszystko jest ładnie jak na mapie wojskowej. Naprawdę świetna. Czy ja takie coś widziałem podobnego? Wargame European Escalation? Nie. Wargame jest następcą Riusa. On jest właśnie to wszystko zrobione. Żetony bodajże tam są, tak? Nie podoba mi się to, co tu teraz leci. A, takie tam zabawki. Bardzo mi się to nie podoba, muszę powiedzieć. O nie, obrona przeciwlotnicza. No właśnie, mam zamiar sobie budować. U mnie to jest zawsze metodologią żółwia, powoli. Do wszystkiego, jak widzę, to nie zda egzaminu. Z wysepki na wysepkę, tak? Siły na dodatkowe i dla... Nie ma szybkiego dostępu do... bez grupowania z jednostek, to dużo niż działam. Oczywiście jednostek już, tych jednostek mówię, nie mam oczywiście już zasobu. Tak, bo się skoncentrowałem na rozmowie. Fajnie, że mnie w ogóle zagadałeś, tak? Szacun. Kurczę, wszystkie triki dozwolone, tak? Nowa zasada grania z Mortisem. Zagada was, a w międzyczasie myślę wam surprise, bo będziecie kiedy z nim grać, wiecie czego się spodziewać, tak? No właśnie widzę czego się spodziewać. Wieżyczek przeciwlotniczych. No tak. Budujesz mur chiński? No wiesz, no tak. O matko, czyżby to był myśliwiec? No matko święte, no przepraszam, ja tak wiem, który to jest pierwszy ten. Może coś mi się uda zdziałać, ale energii nie mam. Tu się tak dobrze, to sobie polecisz pewnie z boku, gdzie wieżyczek nie ma. Wiesz co, nawet nie. Centralny atak? Zaleje cię masą.
A, to też fajnie. No dwójka buduj, to na Boga ciężkiego szybciej. Useless, po prostu useless. Dobra. Tak. Oczywiście moja strategia grania jest po prostu fenomenalna. Jasna. Drodzy widzowie, ja może teraz zakończę nagrywanie. Żeby nie było widać mojej sromotnej porażki. Zastanowię się, jak A co ty następnym. mówisz? O matku święta, musimy się kiedyś spotkać, jawnie. Z miłą To chęcią jest nic, zaproszę. pograłbyś z Matizem, jak jeszcze był mistrzem Polski, to by dopiero była sromotna porażka. Supreme Commander czy strategia ogólnie? Teraz bodajże w StarCraftie dwójce siedzi, ale w Supreme Commanderze był mistrzem całego świata. Aż do czasu, kiedy nie zrezygnował. Pan dlaczego zrezygnował? A mu się znudziło. Też tak większość gier grał po pijaku, nie wiem jakim cudem o to wygrywał, ale to już jego osobisty sukces. Czy nie słyszycie, moi drodzy? Mistrz świata najczęściej grywał. Ale gdzie się wycofujesz? No, ej, no. A nie, one stawatają. Co wysyłasz dalej? No brawo, jeszcze osłonę przeciwlotniczą wysyła. No pewnie, tak, to się, nagraliśmy się. No widzisz, nie zajmujesz złóż masy, to i ekonomia kuleje. Więcej masy, więcej wszystkiego. Więcej masy. Pamiętaj, najpierw masa, potem rzeźba. Ja dziękuję, postoję. O, czekaj, coś tu leci. To tak na szybkiego. Myślimy punkt, żeby tutaj poleciało. Szanowni, że trochę myśliwców tutaj będzie oczywiście skazany na porażkę. To jest po prostu ciąg na sali. Tak. Mogę mu ustawić Fog of War, byłoby zabawne, no ale pal 6 to jest tylko, żeby pokazać Pokazówka. ryzyko. Widać masówki lecą takie, że hej. To Ja jest właśnie oczywiście. świetne w tej serii. Po co się zdawać na mały oddział, jak można wysłać, no powiedzmy 300. Kupą, prawda? Będziemy. Tak, kupy nikt nie ruszy. Będziemy atakować w Fabryki małych seriach po parę się milionów. zakończyły, może następne. Tak dla urozmaicenia. Czemu te myśliwce tutaj? Co dla uzmaicenia? Dla urozmaicenia mi myślisz? Myśliwce. Więcej myśliwców. Albo nie, może śmigłowce. Żeby właśnie różnorodnie było. Wesoło. Tak. Myśliwce na czerwono strzelają, to też taki fajny kolorek. Generalnie powinien tegoś pogrupować w jeden zwarty oddział. No, powiedzmy. Ławny, słuchaj, tak ważny, tylko. Bo grać sobie kiedyś pogramy, to jest pewne. Ja już dawno nie grałem. W strategię z kimś. Materiał wrzucisz tak cały nieobrobiony, że tak powiem? Powiedz wam, że tak, no chyba, że chcesz, bym coś wyciął. Co nie ma sprawy. Nie no, słuchaj, no masz oczywiście jak najbardziej prawo do zastrzeżenia sobie czegoś i ja to wytnę, prawda? Nie, nie, nie o to chodzi. Po prostu zastanawiam się, czy ktoś będzie może nie tyle chętny, ale jakby chciał oglądać naszą walkę. Jeśli tutaj szuka porady, jak coś uruchomić, to podejrzewam, że zobaczy, jak coś uruchomić i pójdzie grać sam. Wreszcie. Słuchaj, no ja też. Ile mi gramy w ogóle? 11 minut. No to w takim razie, no moi drodzy widzowie, jak widzicie, ja tutaj ponoszę sromotną klęskę praktycznie na każdym możliwym kroku, bez zasobów. Równowaga sił to jest po prostu śmiech na sali. Z mojej strony, proszę bardzo, wystarczy zobaczyć ilość punktów, tak? Ja się rozpaczliwie bronię, jeszcze pewnie
Sam za kosę złapię, będę się bronił. No cóż. Przyszło mi stawić czoła lepsze młode mnie. To nic wielkiego, nie z niczym nowym. Jestem totalnie useless, jeśli chodzi o strategię. Nie potrafię przeskoczyć własnego pola na żółwika i powoli. Mam nadzieję, że jak tworzyć serwer pomogło wam. Za chwilę się rozłączamy, bo już przegrywam kompletnie. Mortis utworzy serwer, ja się z nim połączę. Pogramy chwilę i zobaczycie, jak się gra. Także zostańcie jeszcze chwilę. Zaraz będziemy się tym razem łączyć z postawioną grą, a nie będziemy stawiać. Miażdżące. Wytnę, ten moment wytnę w wideo, żeby nie pokazać wyniki? Miażdżącej porażki w wyniku. A to powinieneś sobie wydrukować. Powiesić nad łóżkiem i mówić sobie tak, będę lepszy. Codziennie. Codziennie będę lepszy. Tak. Dobra, to w takim razie twój adres... Serwer już stoi. Zapraszam. Jaki masz port? 1, 2, 3, 4, 5. Kreatywnie. Czyli tak, widzicie, nie wiedzieć właśnie czemu Supreme Commander nie pokazuje mi w wyszukiwarce serwerów LAN. Ja też miałem takie coś, że przed pewien czasem pokazywało. Nie wiem, czy to jest związane. Niczemu w pewnym momencie przestało. Nie mam żadnego pojęcia. Próbowałem się połączyć z... Jak jest ta usługa? GPNet? Nie. GPGNet, tak, ale został wyłączony. Aha, to dlatego się nie mogłem połączyć. Tak, ponieważ powstała właśnie taka platforma Forged Alliance Forever, która jest stworzona przez fanów, tam można grać nawet 5 na 5, a można teraz i więcej. Słucham? Adres strony znasz może? Wystarczy wpisać FAF w Google i będzie. FAF. Google. Tak. I to ogólnie jak tylko się Riot o tym, nie Riot, tylko GPG, nie, tylko GPG dowiedział się o tym, to zaraz im złożył propozycję do finansowania ich serwerów. Aha. No i teraz no właściwie oni mają tak oficjalną pieczę nad społecznością i rozwiązkami. Tak to się nazywa, FAF w Google i to będzie chyba pierwszy link, prawda? Jeden z pierwszych. Tak, dokładnie taka jest pełna nazwa. I już wiecie, jak możecie sobie grać z innymi, jakby nie było nikogo na lanie. Oczywiście. I serwery są ciągle, jest coś do grania chętny ciągle. Wiesz co, ostatni raz patrzyłem, 2 miesiące temu bodajże i pełno ludzi jest, naprawdę. Scena jest cały czas, może nie taka wielka jak na początku, ale wciąż można z kimś sobie pograć. Jest aktywne forum, forum. Są aktywni gracze, czyli jeśli ktoś szuka rozrywki, jest o wiele lepszym w te klocki ode mnie, to proponujemy, o coś tu wybuchło. Ty, ja się zrespokoję. A ty? O, jaki ja jestem brzydki. Ty wejście z hukiem. Ale jaki ja jestem brzydki. Ale jaki jesteś duży, zobacz sobie dla porównania, jakie są malutkie drzewa. No w sumie tak. Proszę, Mortis już ma 83 punkty. Zaczynajcie od fabryki. Jakbyście ze mną grali, to pamiętajcie, żebyście od fabryki zaczynali. Zrobimy sobie jakiś ekstraktor. Jakbyście ze mną kiedykolwiek grali, mieli ochotę, to wiecie, od czego macie zaczynać. Mortis właśnie wam powiedział. Dobra, schowam podgląd punktu, żeby nie było głośnego śmiechu. Musi się za głośno nie śmiali. Ale właśnie mi to zastanawia, dlaczego gra nie pokazuje aktywnych serwerów na wyszukiwarce. Nie mam pojęcia. Czy może dopiero pokażę... Ja też zacznę od fabryki. Czy może dopiero pokażę, jak ty uruchomisz już grę? Nie w lobby, będziesz tylko, że uruchomisz grę? Nie. Pamiętam, że dołączałem, był taki czas, że GPGNet po prostu nie działał. Musiałem jakby się skupić na Hamashi. Mhm. I wtedy normalnie wybierałem sobie z listy, tam ze znajomym sobie grałem.
i nie musiałem się bawić w żadne IP i inne takie zabawki. Ale to było na takiej wersji, jaką miałeś z płyty sterować, tak? 1, 5, 3... Nie, najnowszej. Halo? Dlaczego takie coś ma miejsce? No, ale nieważne, jak widzieliście, możemy się połączyć bezpośrednio poprzez pisanie adresu IP, bez względu na to, jakiego programu używacie. I pamiętajcie właśnie o portach. Chociaż w niektórych grach, jeśli na przykład Bilo używa z was Tungle, to właśnie będziecie musieli wpisać pod Tungle, jednak sądzę, że w tym wypadku pisanie portu Tungle będzie tylko i wyłącznie utrudnieniem. Jakkolwiek ciężko mi się w tym momencie... Gdzie jest ekstraktor masy? Ciężko mi się w tym momencie powiedzieć, bo szukałem także osób chętnych na Tungle. Nikt nie był zainteresowany graniem. Może w złych miejscach szukałeś? Nie no, słuchaj, no oficjalne forum Tungle, plus do tego sieć Tungle. A chyba jednak każdy jest zainteresowany jeszcze już graniem na pirackim Borderlands 3 czy paru innych popularnych tytułach, a za parę miesięcy to będą pustki świeciły. Jak to zwykle bywa w przypadku Tungle. Całkiem możliwe. Słucham? Całkiem możliwe. Wszyscy pora happy na nową grę, a za parę miesięcy pustki na Tungle. No a jak było z Diablo 3? Kurczę, taki szał, powrót po latach, tak dalej. Teraz... Pograłem 3 godziny, odinstalowałem i sprzedałem. Gram ja przeszedłem grę i tak samo zrobiłem. Tylko, że nie udało mi się sprzedać niestety. Chociaż no, próbowałem. Słuchaj, ja sprzedałem za dychę mniej niż kupiłem. Wiesz, może dlatego mi się udało sprzedać. Ale to już było rozpakowane. Torchlighta gram i naprawdę zabawa... No, naprawdę nieporównywalna. Osobiście nieporównywalna. Na czym ubolewam, to na przykład, że taki bardzo fajny Hellgate London nie ma opcji na... Szkoda, bo giera jest... O, przyszedł mi bubę robić. I to, jak widzicie, zdrowo mi przyszedł bubę robić. No tak wiesz, dowód przyjaźni odwiecznej między naszymi rasami kochającymi się. Logi mi teraz już. Wow, logo. W tamtej Anglii nie ma internetu dobrego? Mam, ale mówię wiesz, że tu zawsze proszę nie wiem, nieładnie pogrywa. Skończył mi się już kontrakt normalny, teraz mam z miesiąca na miesiąc i internet jest też taki, że dajcie spokój. 8 mega, a pobierałem tego X-Coma ze Steama, to jak miałem 75 kilo, to ja naprawdę się cieszyłem jak dziecko, że coś się ruszyło. Po prostu kosmos to o tu robi. Znam ten ból z polską neostradą. Naprawdę. No ja tak nie mogę leczyć. Super. Bardzo szacun. Ej, no już nie piję. Nie piję. Co? O Jezus. Jak widzicie, moja... No matko, wyszedł wielki robot. Mama przyszła. No cóż, mamo. Co myślisz mi? Czołgi? Muszę w ogóle oddać się życie? Tak, stał to na prawo. Co dziwne, te wszystkie roboty, bo są to roboty, to są pojazdy sterowane w całości przez komputer, zdobywają doświadczenie. Tutaj, w tym? Tak. Jeśli przypatrzysz się swojej dosy dowodzenia po zabiciu, nie wiem, 20, bodajże zauważysz, że... Wytłumaczone jest to niby tak, że algorytmy się poprawiają, ale naprawdę nie wiem, jak AI może się uczyć, a potem tego jakby nie przekazywać, żeby już nowe maszyny to wszystko miały. Nie wiem, jak to działa. Ja wiem, że w dwójce były poziomy doświadczeń.
Ale to się wykupywało właśnie i to miało sens wtedy, bo jakby wszystkie maszyny od nowa były w to wyposażone, a tutaj samouki. No jak widzicie, są typowane chyba... Bardzo fajna mapa, szczerze powiedziawszy. Pierwsze są mapy, tak? Pierwsze do niej gram. Bardzo przyjemna, do jeden na jednego. To słyszę Commander Under Attack. Tak, wiem, dobra. No mam 25 zabitych. To jeszcze może trochę. Nie będę miał czasu, żeby się nacieszyć doświadczeniem. Nie, to wzrośnie mu życie, wzrośnie mu atak, wszystko mu wzrośnie. Jeśli bym takie same siły przysyłał cały czas i on by się wyekspił, powiedzmy, na ten najwyższy poziom, to prawdopodobnie stanowiłby nieprzekraczalną barierę. A podejrzewam, że moje umiejętności bitewne w kontrybucji pomogły wygrać ze mną. Bo jak powiedziałem, miałam przez długi okres czasu właśnie w strategiach na żółwika, powolutku, pomalutku. Bez śpiechu. Dungeon Keepera sobie zagraj, to coś dla ciebie. Dungeon Keeper? Aha. Widziałem na Gogu, muszę chyba sobie kupić i ściągnąć od nich. To już bardzo stara gierka, druga część, no. Ale to właśnie takie tam, można sobie tym złym pobyć przez chwilę. O, to że nie lubię być złym, słucham. Hmm. Znaczy, dobrym być jest nudne. Na pewno. It's good to be bad. Jak głosi motto gry. Tak właściwie na artylerii, ale... Może być bez artylerii. Jeeeo... No, jak widzicie, samo to porażka. Poczekam, aż się zaświecę w noworocznym wybuchu. Tak, to jest bardzo fajny widok. Śmierć, ubóstwiam go osobiście. Może się zatonąć w mojej bazie, to wiesz, zawsze jakiś tam dadzą ci medal pośmiertelny. Tak, że się rozbije. Daj proszę do twojej bazy sobie dojść, a to jest... Jak się punktuje. Czekaj, ja się zbliżę do fabryk, nie weselej. O, swoich własnych? Oj, no teraz to już nie wiem nawet, czy pochowają. Jak widzicie, dwa życia i spadam bardzo ładnie. Spadam. Artyleria jeszcze nie doszła. Jeszcze nie dostał awansu? O co chodzi? Aż nie. Nie, zaraz będzie ładnie boom. Uwaga, zaraz będzie boom, ale lagi nie lecą. Teraz będę trzeć przez fabrykę, to już to będzie tak fajnie. Tak, wiem, że komandranda, tak, pokój. No i wiesz, może nie zauważasz po prostu tych wszystkich fioletowych promieni wokół siebie. Takie tam latają. O, teraz awansował. W samą porę, jak zostało 50 HP. To może jednak ta artyleria się przyda. Nie, czekaj, są jakieś... Jest jakieś odznaka pod nim. No właśnie to. Jakieś coś, ale co to da? No nic się do góry. W ogóle. Niestety, ale nie pozwala nagrywać więcej jak 25, co mi się osobiście nie podoba bardzo. Też nie zwiększyło się zbyt dużo. No proszę cię, no tak być fajnie szło, gdzie to się, co się stało? Miał być kabel. Rumyczek się urwał. Przez chwilę masy nie było. Nie, teraz już awansowałeś, to zobacz jak się szybko leczysz. No właśnie widzę. Oj, zawiodłem się. Tobie naprawdę. No. Ale jak ci szybko teraz spada, też ładnie. Artyleria od razu ładnie działa. Z wyładowania powinieneś strzelić. Klawisz O i zabijasz. Chociaż nie masz generatorów energii, to trochę ciężko z tym. Musiałbym się zbudować, prawda? Tarcze, pojemki.
Nie, to bez tego nawet. Spróbuj nacisnąć klawisz O i wycelować moich żołnierzy. Moich żołnierzy, powiedzmy, nacisnąć lewy przycisk myszy. Guzik specjalny. Tak. Brawo. 800 życia, zaraz będzie wielkie. BOOM! Ale Fraps nie pozwala nagrywać więcej niż 800 życia. No. Czyli już nie jesteśmy jakby nagrywani. Jesteśmy nagrywani w dalszym ciągu, tylko po prostu jakość filmiku nie będzie kolorowa, wiesz? Nie będzie... O, ładnie. Znaczy tak. Nie wiem. Po raz kolejny apeluję, jeśli by ktoś znał program do nagrywania, proszę mi dać znać, bo Fraps po prostu, widzicie co się dzieje. Nie masz pełnej wersji. Mam pełną wersję. Tak? Mam pełną wersję, ustawiłem sobie na 60 klatek, wiesz? To może nie ma więcej pamięci przypisanej jakby. Na 4 giga. Nie wiem o co chodzi. To jest kolejna gra właśnie, gdzie Fraps nie pozwala powyżej 30 klatek wejść. Nie wiem, po prostu. No i cóż, to koniec. Przegraliśmy obaj. Znaczy generalnie ja przegrałem, ty wygrałeś jak zwykle. No nie, nie zauważyłeś? Moja jednostka dowodzenia wybuchła 3 sekundy po twojej. Jak to się stało? 50 metrów obok ciebie. A potrzebę mi się wysadziłem. Bo tak moi żołnierze nie dawali rady, sobie pomyślałem, ach, myślę swojego się zdetonuję, Allah habka. A mój Boże. Za sprawę warto się poświęcić. Google FAF poszukać sobie, jeśli chcecie pobrać. Teraz właśnie sprawdzę, czy ten skrót działa. Nie, a jest. No, to jest tam drugi wynik w wyszukiwarce. Jak mam moc, drugi wynik w wyszukiwarce. Jak widzicie, grasz działa bezproblemowo. Poprzez Hamasi i inne odpowiedniki także będzie grała. Co jeszcze? Pamiętajcie o odwiedzeniu rts.pl. Bardzo fajne forum, gdzie możecie właśnie znaleźć wiele ciekawych porad na temat Supreme Commander. Macie Total Annihilation także, czy nie? Nie, niestety nie. To jest szkoda. Oddzielne w ogóle. Bardzo szkoda, że nie macie Total Annihilation. No niestety większość graczy tutaj mamy subkompa. Ale teraz w ogóle nowy projekt jest. Jest nowe Total Annihilation. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale teraz już chyba są... Nie, już jest chyba zamknięty. Można było wpłacać i będzie dostęp do alfy. Ale jest coś takiego nowe Total Annihilation, takie w ogóle, ach, miodne. Robione. Nie wiem, nie wiem. Ale właśnie budżet, cały budżet tej gry jest robiony, przysłany przez fanów serii. Słyszałem, wybrali. O Kormagedonie coś takiego robili. Jak to się nazywało? Kurczę. No nic, nieważne. O, Planet Annihilation. Widzę nawet temat tutaj. Planet Annihilation, tak jest, możecie sobie poszukać. I to jest przeróbka Total Annihilation? Nie, od nowa. No, nazwana Total Annihilation nowa gra, tak? Nie powiem ci dokładnie, bo sam nie wiem dokładnie jak to działa, bo to jest jeszcze faza alfa, beta, alfa. O, właśnie. Zebrali 2 miliony od samych graczy, a planowali 900 tysięcy zbierać. Proszę bardzo, jak bardzo żywe i... Nawet link ci wysłałem na gadu, można sobie zobaczyć. Jak bardzo... Bardzo właśnie... fajny trailer. Jakbyście byli zainteresowani Planet Annihilation, poszukajcie sobie w Google. Pamiętajcie o odwiedzeniu jeszcze raz rts.pl. W miejsce, gdzie możecie znaleźć ciekawe informacje dotyczące Supreme Commander. Gdzie możecie także umówić się z ludźmi, żeby sobie pobrać, tak jak ja to zrobiłem. I dzisiaj właśnie miałem przyjemność zebrać baty od Mortisa. Napiszę, obiecuję, napiszę, jak ja to robię, że wszystkie gry mi działają. Opiszę, jak jest u mnie komputer skonfigurowany, jednak to trochę czasu zajmie. Bo w dalszym ciągu mam jeszcze Evolve do opisania, ale obiecuję. Dziękuję Mortisowi za lekcję, jak nie grać w moim wykonaniu. I nawzajem. Do
do następnego razu, jak zwykle będziecie mieli pytania, to wiecie gdzie mnie złapać, macie sekcję kontakt na moim blogu. Po raz ostatni już, żeby było super cukierkowo i słodyczowo, przypominam o odwiedzeniu rts.pl, gdzie możecie uzyskać wiele informacji na temat różnych strategii i nie tylko. I możecie znaleźć ludzi, żeby sobie z nimi pograć w różne strategie. Do następnego razu. Pozdrawiam. Na razie. Cześć. Ja również. Właśnie. I Mortis także. Przepraszam, zapomniałem. Cześć.